Cześć wszystkim. Wyglądam trochę zawalnie, ale nieważne. Jest dzisiaj niedziela, 5 kwietnia, godzina 11. I jak zresztą możecie zauważyć, robię sobie takie małe spa domowe. Mam właśnie maseczkę na twarzy, na włosach, mam olej, tego tak średnio widać, ale mam olej na włosach. No i dzisiaj mam troszeczkę luźniejszy dzień, mimo że w sumie każdy dzień w kwarantannie jest luźniejszy, ale ten jest taki wyjątkowo luźniejszy. W sensie chcę właśnie się trochę odprężyć, zrobić rzeczy, które lubię, chociaż też tam mam kilka rzeczy z nauki, które sobie przełożyłam na dzisiaj, żeby właśnie mieć co dzisiaj jeszcze trochę robić. A was zapraszam na 4. vloga z tej serii korona vlogów, czyli vlogów nagrywanych podczas koronaferii, podczas tej kwarantanny. Ja mam na imię Zuzia, a wy zabędrujecie się na kanał ZU i serdecznie was zapraszam do naciśnięcia subskrypcji poniżej, do wpadnięcia na mojego Instagrama. A więc moje to-do list na dzisiaj. Muszę zrobić 3 rzeczy z moich dodatkowych zajęć, czyli aktorstwo, taniec i śpiew. Ogarnąć zajęcia, bo właśnie mamy materiały online i nie robiłam ich, także muszę je dzisiaj zrobić, porozciągać się, zrobić francuski, na jutro mam wypowiedź ustną na lekcję, zrobić matematykę i zrobić grę na harcerstwo, no dodatkowe zajęcia też, bo najprawdopodobniej jutro będziemy ją robić chyba dla harcerzy właśnie też przez internet, ale nie jestem w sumie pewna, no ale muszę ją skończyć już dzisiaj, także tam nie mało mi zostało, także takie luźne rzeczy, jak mówiłam. I co? Ja zaraz chyba zdejmuję tą maseczkę, w sumie nie patrzyłam, o której ją założyłam. Jeszcze kilka minut potrzymam. Dobra, ja się wracam do was po jakimś czasie, ale w sumie nie robiłam nic ciekawego, jest 13.21. Jak widzieliście, zasadziłyśmy rzeżucha, w sumie ja bardziej sadziłam, ale ogólnie czy to wyszło? Nie do końca, mieliśmy trochę za mało nasion i trochę porozsypywałam i trochę się nie chciał przyczepiać w ogóle. No i nie wyszło to jakoś bardzo równomiernie, porobiłyśmy taką górę, żeby właśnie taka rzeżucha była taka góra zielona. No ale zobaczymy, jak to będzie i po prostu czekamy, aż nam zacznie kiełkować i będę was po prostu w tych vlogach na bieżąco informowała, jak tam stan mojej rzeżuchy. W każdym razie jest 13.21, ja zaraz idę umyć włosy, bo mam ten olej na włosach, więc już 2 godziny, także akurat sobie zmyję. Też będę miała raczej, jak zmyję, to pewnie za niedługo będę miała obiad. I po obiedzie może przejdę do robienia rzeczy z to-do list, bo na razie zrobiłam tylko tą grę na harcerstwo i no. Po obiedzie lecę się płuczyć na balkon trochę francuskiego, matematyki. I chyba tyle zrobię na balkonie? No, chyba tak.
Dobra, słuchajcie, minęło trochę czasu od mojego poprzedniego odezwania się. Jest 18.36, jak widzieliście, ja tam robiłam sobie francuski, matematykę sobie zrobiłam i dokończyłam tą grę. Było mega ciepło, szczególnie właśnie na balkonie, gdzie nie było za bardzo wiatru. No to była super pogoda, potem poszłam z moją mamą na spacer z psem, także spokojnie, legalnie, z mamą, z osobą pełnoletnią, z psem, więc powód dobry, bo wiecie, no pies nie będzie siedział cały dzień w domu, gdzieś musi pójść do toalety i oczywiście zalał skupisk, nie wchodziłam do żadnych parków, nic takiego, spokojnie, jestem legalna. Nie mogę z tego, że muszę tłumaczyć, jak dokładnie wyszłam z psem, żeby nie było, że robiłam coś nielegalnie, bo nie mogę nawet wyjść z domu bez rodzica. Z osoby pełnoletniej, ale no wiecie o co chodzi. W każdym razie jest 18.36, powiedziałam to? No jest 18.37 już. I ja teraz trochę potańczę. Zrobiłam też zajęcia aktorskie. Teraz zrobię sobie zajęcia z tańca. Śpiewu chyba nie zdążę, ale właśnie zrobię sobie zajęcia z tańca, rozciągnę się przy okazji. I w sumie chyba wieczorem zrobię sobie mały maratonik Domu z papieru. Bo wyszedł, a ja dopiero obejrzałam jeden odcinek, więc tragedia. Także zrobię sobie może maratonik właśnie Domu z papieru. Może jeszcze dołożę sobie... W tym momencie oglądam 3 seriale w tym samym momencie. Bo właśnie skoro wyszedł Dom z papieru, to oglądam Dom z papieru, oglądam Nailed It. Czyli taki bardziej reality show, talent show. Więc sobie to oglądam, jak mam trochę mniej czasu i nie mogę obejrzeć całego odcinka, bo odcinki mają tam 30 minut. I jeszcze plotkary, bo przed tym jak wyszedł Dom z papieru, to zaczęłam oglądać plotkary, także... Jak tu życie, nie wiem, może zrobię sobie jeden odcinek tego, jeden odcinek tego, jeden odcinek tego. I taki malutki maratonik sobie zrobię, bo dzisiaj luźny dzień, także nie zrobię chyba wszystkiego z mojego to-do list. Na razie zrobiłam właśnie aktorstwo, francuski, matematykę i gra. I zostało mi jeszcze śpiewanie, taniec i rozciąganie i chyba śpiewanie sobie na razie dzisiaj odpuszczę i po prostu jutro sobie pośpiewam coś. Dobra, będę sobie teraz robić zajęcia z tańca, które mam tutaj na filmiku. Z dodatkowych zajęć po prostu i potem się porozciągam i czas na nasz maraton, mój maraton. Dobra, słuchajcie, ja się już wykąpałam, robię sobie już kolacyjkę, więc nie mam już wam ciekawego nic tutaj do pokazania, także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy nagrywacie po prostu więcej takich koronavlogów, czy wam się to podoba i tak dalej. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, bo nie możecie przegapić żadnych kolejnych koronavlogów. I zapraszam też do poprzednich i wszystko, także... Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!